Radio Conchita, także proszę Państwa, już mamy bliziutko. Tak, bliziutko mamy. Niech się nie tułamy, proszę Państwa. Niech się nie Ojczyznę Polską pobłogosław. Także proszę Państwa, Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Odrzucamy lichwę, odrzucamy branie pieniędzy na procent, reklamę odrzucamy, zarobek, niedzielę odrzucamy, handlową i wiadomości. Wiadomości. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że skonsultuje się dziś z prezydentem i szefem MSZ w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Kuchciński chce się dowiedzieć, czy prezydent Andrzej Duda przychyliłby się do przeniesienia debaty na ten temat na następne posiedzenie Sejmu. Według harmonogramu obrad Sejmu ma się zająć projektem jutro. Prezydencki projekt zakłada, że Narodowy Choroba jest na głupotę. Podczas II wojny światowej obchodzony będzie 17 marca. Tak. Posłowie z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu uznali jednak, że właściwsza będzie data 24 marca, mówi jej członek, poseł Jacek Świat. Czyli dzień, w którym rodzina Ulmów i Ukrywani przez Żyd zostali zamordowani. Prezydencki projekt obawiał się, że dojdzie tutaj do kolizji, ponieważ 24 marca jednocześnie jest dniem życia. Nie byliśmy wszyscy pewni, czy jest to dobrze, że będą to dwa różne dni pod jedną datą, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że czemu nie? Po pierwsze dlatego, że dzień życia został wprowadzony uchwałą sejmową, natomiast tutaj mamy do czynienia z ustawą z aktem wyższej rangi o większym znaczeniu, a jednocześnie nie ma tu kolizji ani moralnej, ani ideowej, bo przecież oba te dni, oba te święta mówią o życiu. Prezydenckim projektem Sejm miał się zająć już na poprzednim posiedzeniu w dniach 6-8 lutego. W całej Polsce trwają kwalifikacje wojskowe. Ich dokładne terminy dla konkretnych miast ustalają poszczególne wojskowe komendy uzupełnień.
Obejmą one przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Wezwania dostaną też kobiety. W sumie do wojskowych komend uzupełnień będzie musiało zgłosić się 200 tysięcy osób. Obowiązkowa kwalifikacja jest organizowana w celu zgromadzenia informacji o stanie zdrowia młodych ludzi. Pod uwagę brane są predyspozycje fizyczne i psychiczne. To wszystko po to, by określić ich zdolność do pełnienia służby w wojsku. Major Robert Głośnicki, oficer prasowy wojskowego komendanta uzupełnień w Poznaniu, podkreśla, że zainteresowanie wojskiem nie słabnie. Najprawdopodobniej wynika z interdyscyplinarności przede wszystkim samego charakteru służby wojskowej, jak i wielorakich, wielu płaszczyzn, wielu możliwości form przeszkolenia tego wojskowego, czyli odbywania służby wojskowej. Jest ogólnie rzeczywiście świadomość społeczna, że nie jest to, że tak powiem, nic strasznego, jeśli chodzi o pełnienie służby wojskowej i jak najbardziej może stanowić kierunek rozwoju, zawód. Nie wiąże się, że tak powiem, aż z dużym ryzykiem, na przykład zagrożeniem życia, żeby nie brać tego kierunku pod uwagę jako po prostu swojej przyszłości, swojego zawodu. Tegoroczne kwalifikacje rozpoczęły się 30 stycznia i potrwają do 28 kwietnia. Udział w nich jest obowiązkowy. W przypadku niestawienia się we wskazanym terminie grozi kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przed komisję. Ksiądz Janusz Ostrowicki został mianowany przez Ojca Świętego. Choroba jest na głupotę. Czyli, że Jezusa by musieli doprowadzić. Och, Jezusa musiałby do komisji doprowadzić faryzeusz, który chętnie chodzi w długich szatach, tak jak w pierwszym wieku. Nic tu się nie zmienia. Złapali jelenia i go zabyli, wcale się nie pomylili. To on! Minister do spraw europejskich. Im bardziej celnie, tym gorzej, bo przecież Syna Bożego, wiesz, zamordować, no to przecież wiadomo, że to zrobili. To samo by zrobili i teraz. Dokument ma pokazać rzetelną analizę podejścia rządu do wszystkich rekomendacji i uwag Komisji Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Jakaś Monika tu się lekła, mówi Magda. Komisji Europejskiej uległo pewnej ewolucji, a trwające rozmowy dają nadzieję na zażegnanie sporu, ocenił europoseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. Pewnie minister Szymański przedstawi polskie stanowisko, no przede wszystkim wyjaśni, na czym polega reforma sądownictwa i zapewne poinformuje, że no, trwają intensywne rozmowy na poziomie premier. Będziemy czekać na sprytę. No i nie mogę odczytać tej wiadomości, nie wiem dlaczego. Wszystko coś się... systemy w innych krajach członkowskich, które nie wzbudzały zainteresowania komisji i myślę, że no, to będzie jakby pokazanie, że Polska nie robi takiego, co mogłoby wzbudzać zainteresowania, a przede wszystkim uruchamiać jakiekolwiek sankcje. Więc no patrzę, nie chcę pokazać. Znacznie lepsza niż jeszcze, no nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu. Będziemy czekać, aż do jutra rano. Aby odpowiedzieć na zastrzeżenia. Poza zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, komisja domaga się też nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chce, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady i zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami śnieg, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski oraz na północy. Temperatura maksymalna od minus 13 stopni, minus 10 na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich, do minus 7, minus 5 na zachodzie. Także mróz jest, proszę Państwa, mróz. Wiatr umiarkowany na wschodzie i północy. Mróz. Wschodni, lokalnie powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. A na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali. Dziś będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Także Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra.